Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ludwik Pędzioł, jestem autorem kanału Radykalny Pasywista, a w połączeniu ze mną Smagi, autor kanału o tej samej nazwie. Witam Cię i dziękuję za to, że przybyłeś na rozmowę. A ja również dziękuję za zaproszenie. Dodam tylko, że pełny kanał, nazwa kanału to jest smugi.pl, ale to już mniej okay. więcej. Dobrze, że uzupełniasz. Po Oczywiście po ja. link zamieścimy... W opisie do Twojego kanału jesteś streamerem, gamerem, dobrze mówię? Tak. Hobbystycznie zajmuję się streamingiem. No i właściwie gry komputerowe towarzyszą mi od najmłodszych lat, więc obserwuję proces tego, jak one się rozwijają na przestrzeni lat. Więc można powiedzieć, że nie jestem może jakimś ekspertem, ale osobą, która na pewno w tym środowisku i w tych tematach trochę się orientuje. Ja zawsze dostaję po łapach, kiedy tytułuję swoich gości ekspertami, gdyż później zjawiają się ludzie, którzy, którym się to nie podoba i, ja, i, i, i potem zakazują mi się tak określać, więc już nauczyłem się, żeby mówić o pasjonatach i Właśnie będziesz tutaj pasjonatem gier komputerowych. Jak Państwo zauważyli, od wielu miesięcy już poszerzamy tutaj ofertę tematyczną kanału Radykalny Pasywista. Poszerzyliśmy właśnie o. Pasje literackie, o pasje muzyczne i brakowało nam gier komputerowych, więc bardzo dobrze, że się zjawiłeś. Będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o takim przecięciu się świata gier ze światem ideologii. I myślę, że ta rozmowa będzie bardzo ciekawa, również z tego powodu, że. Będzie to dialog takiego gracza starej daty, czyli mnie. Nawet dzisiaj kolorystycznie tutaj ten uwiąt trupi boomerski jest widoczny w kamerze, jak Państwo zauważyli różnicę kolorystyczną, no i to życie bijące z twojej kamery, więc dodatkowo tutaj wszystko się fajnie złożyło. A ty jesteś graczem nowej generacji, jeżeli mogę tak po powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, bo ja w zasadzie swoje zainteresowanie grami komputerowymi gdzieś zakończyłem z początkiem. Roku 2000. Nieźle się orientowałem co do gier z w latach 80., w latach 90., później w 2000. Po 2000 roku już tak wyrywkowo, a po 2010 roku w ogóle nic nie wiem co się działo. Więc pewnie będę tutaj rozdziabiał usta na dźwięk różnych tytułów, którymi będziesz sypał, jak z rękawa, o których ja w ogóle nie mam pojęcia. No a ty z kolei. Właśnie specjalizujesz się po tych grach po 2000 roku, więc myślę, że będzie to fajny taki dialog. No nie powiem, może pokoleń, ale pokoleń graczy, tak? Więc to będzie ciekawe. No i słuchaj, będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o diversity, a w zasadzie tej świętej trójcy: diversity, equity and inclusion. To jest polityka dla osób, które się z tym jeszcze nie spotkały, o ile ktoś taki tu jest, no to chodzi oczywiście o tę. Politykę bardzo szeroko zakrojoną, bo dotyczącą nie tylko sztuki, filmów, ale również polityki, biznesu czy nauki, w której no, forsuje się taką możliwie różnorodną reprezentację społeczeństwa, jeżeli chodzi o mniejszości rasowe, etniczne, seksualne, religijne, płciowe, bezpłciowe itd. Tak no, również takie róż za różne zabiegi, nie wiem, typu język włączający i tak dalej. Potem rozwiniemy sobie. Do czego to niby miałoby służyć? Powiem Ci zupełnie nieironicznie, ja, ja autentycznie boję się od jakiegoś czasu oglądać nowych filmów, boję się oglądać nowych sztuk teatralnych, czytać nowych komiksów, czytać nowych powieści. Ja po prostu boję się, że dostanę po raz kolejny w twarz tym całym. Ideologiczno-politycznym przekazem, właśnie bardzo mocno połączonym z, z tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc, jako że nie wiem, co się dzieje od kilkunastu lat w świecie gier, powiedz mi, czy co do gier również powinienem mieć taką obawę, czy może są to raczej takie, czy to diversity tak raczej okazjonalnie się przejawia. Jak, jak, to, jak ty postrzegasz zakres tego zjawiska w dzisiejszym graniu? Znaczy, jeśli chodzi o sam taki y, gaming, ja y, mogę powiedzieć, że widzę, że jest to raczej tendencja wzrostowa. Nie jest to aż tak zakrojony problem jak chociażby w filmach, gdzie rzeczywiście na przykład chociażby zobaczy, patrząc na strukturę Oscarów, jakie są wymagania do filmów Oscarowych, no tego w gamingu nie znajdziemy. Ale jak rok do roku przyjrzymy się po prostu całej tej ofercie gamingowej, szczególnie w sferach gier AAA, czyli tych najbardziej, że tak powiem budżetogennych, jeśli mogę tak nazwać, czyli firm dużych, zaczyna być tego coraz więcej. Czyli na ta, nasza ta święta trójca diversity, różnorodność, inkluzywność, wszystko, że tak powiem, musi być w tych grach zawarte. I widzę to już po prostu jakiś takich podstęp od lat. Zawsze zdarzały się, powiedzmy, jakieś takie kwiatki. Ja pamiętam, jak jeszcze wychodził, na przykład Resident Evil 5. No to bardzo, to, to był gdzieś około 2006, tak mi się wydaje, że 2006 rok. Yy, I był, była taka sprawa, yy, że działo się on w Afryce. No i niestety przez to, że rdzenną e, ludnością Afryki są Murzyni, no to przeciwnikami zarażonymi byli Murzyni. Mm -hmm. e, głównym bohaterem był biały e, Chris Redfield, no i tam był wtedy backlash aktywistów. Jak to przecież w Afryce, jak to może być, że przy, przychodzi taki białas e, i morduje tutaj Murzynów? I wtedy kapkom się ugiął, dodał e, ludność taką arabską, no i wyszło <laughs> także w Afryce, tak e, Araby owok. <laughs> Obok naszych rdzennych tutaj mieszkańców występują. Było to co najmniej komiczne, ale no były to takie po prostu pojedyncze przykłady, które kiedyś, kiedyś wychodziły. Natomiast lata, lata mijały i różnie podchodzono do tematu. Na pewno ta różnorodność się zwiększała w grach, natomiast od już jakichś paru lat ja zauważam, że zaczyna dochodzić do takiego. Kuriozum, jeśli chodzi o same takie po prostu przykłady, tak jak w tym momencie jedna z flagowych, chociażby produkcji Ubisoftu, Assassin's Creed, coś, co jak wychodziło pierwsze części, tam około 2007-2008 rok. Pamiętam jeszcze, że na trailerach na przykład była ukazana, że główny bohater posługiwał się kuszą, po czym nagle ona została z gry usunięta ze względu na to, że nie było to historycznie akceptowalne i dochodzimy 10 lat później a właściwie 12 lat później gdzie na przykład w Assassin's Creed Odyssey zupełnie został ten koncept Porzucony, mamy możliwość wybo wyboru, mamy nasze diversity, czyli nie mamy predefiniowanego bohatera, możemy wybrać, czy gramy kobietom, mężczyzną. W czasach starożytnych już nawet nie chcę o tym komentować, jak by wyglądało to, że na przykład kobieta ma uczestniczyć w olimpiadzie, bo takich rzeczy po prostu nie było. Chyba najbardziej takim znamienitym przykładem było to, że w Assassin's Creed. Cała, to, cała oś fabularna jest zbudowana wobec tego, że przeżywamy wspomnienia przodków no czyli idąc logicznym takim <gry> rozumowaniem no nasi przodkowie mają dzieci te, te, te dzieci mają dzieci, dzieci mają dzieci no i idziemy tak do naszych powiedzmy czasów no i wypuścili tam jedno, jeden z dodatków właśnie nawet mam sobie otwarty, że tak powiem artykuł na tym, gdzie jakby został wymuszony romans z, że tak powiem, no przeciwną płcią, no bo logicznym jest to, żeby zachować chociażby ten kontinuum musiało się zabrać dziecko, żeby to wspomnienie jakby przeszło do następnych jakby pokoleń, żeby można było je odczytać mm -hmm. po czym Ubisoft w, na przykład po Baklaszu, jak to przecież prowadziłem het Homoseksualną postać. Wszyscy w Grecji byli biseksualni, ponieważ gra została tak zaprojektowana, że z każdym można było wejść w romans, ponieważ wszyscy w Grecji widocznie byli biseksualni, więc można było mieć postać homo yy, i tak ją prowadzić. I co? Pod Naporem, że tak powiem, aktywistów została usunięta ta opcja, można było zachować tą czystość swojego własnego wyboru, że stwierdziliśmy, że na postać jest gejem, no i ona już utrzyma te, bycie tym gejem, mimo że to jest w ogóle niekonsekwentnie. niekonsekwentnie. Jeśli chodzi o fabułę tych gier. Ja tak się wtrącę a propos myślę. starożytności, bo e, przypomina mi się e, taka gra, e, zaraz o niej powiem, ale to jest doskonały przykład, żeby zobaczyć, jak e, miała się rzecz w latach 80. z tą różnorodnością. Była taka gra firmy Nintendo pod tytułem Metroid, e, później m, kolejne części, ale pierwsza część w 86 roku została wydana i w tej grze, która jest taką kombinacją gry powiedzmy platformowej z labiryntową, chyba tak wydaje mi się, że to będzie poprawne zaklasyfikowanie zresztą świetna, świetna gra, zapraszam do nadrobienia, jeżeli ktoś nie miał do czynienia kierujemy postacią w kombinezonie takim z różnymi bajerami I tu zespoluję, koniec gry jest taki, że w momencie, kiedy dochodzi się do samego końca, to ta postać ten kombinezon zdejmuje i to okazuje się, że to jest kobieta i to ma być ten zwrot akcji, ten niesamowity, jak to, kobieta? No, czyli to już pokazuje, że to że jeżeli ktoś liczył na to, żeby zaskoczyć graczy wtedy, że granie główną postacią jako kobietą jest czymś niezwykłym, to to już jest najlepsze świadectwo, jak to wyglądało. No ale brak tej różnorodności, na przykład płciowej, wynikał z tego, że głównie mężczyźni grali po prostu i bardziej utożsamiali się z facetem, a jeżeli już jakaś kobieta miała się pokazać, no to ona musiała być Sexy! Znaczy, wyprzedzasz troszkę fakty, bo też coś się przygotowałem, jeśli mm. chodzi o to, jak ten gaming wygląda, i w tym momencie mam przygotowane nawet dane, mniej więcej ile wynika, ale tak, na samym początku gry była w ogóle grupą docelową. Dla gier to byli przede wszystkim faceci. No. Mm. Nie ukłamujmy się, że byli to nerdzi, którzy na przykład wyrośli na jakichś podręcznikach do starych RPGów Dungeons Dragons. Czy tam dwa, e, Cyberpunk 2020 to były te systemy, które później były jakby wszczepiane w gry te pierwsze RPG diametralnie różnią się od tego, jak wygląda e, chociażby Airbag w tym momencie, e, gdzie zostało to dość mocno okrojone na rzecz raczej wartkiej akcji. E, ale rzeczywiście myślę, że grupą docelową zawsze byli e, ci faceci, którzy w większości, jakby wybierali. Ja na ten moment nie mam nawet przygotowanych jakichś danych. Nie sprawdzałem, ile jest w tym momencie graczy, a ile jest graczek, choć mm -hmm. wydaje mi się, że nawet jeśli jest to teraz taki odsetek, że tych powiedzmy. Myślę, że zdecydowanie facetów jest po prostu tutaj więcej. Ten odsetek, wydaje mi się, że na pewno jest wyżej niż 60% osób, to raczej są gracze niż graczki. No, za moich czasów kobiety grały tylko w Simsy, okazjonalnie w Settlersów może i, i chyba więcej. I point and i Ta, point and clicki i and click też y, czasami się zdarzało też, ale nie często tak. ten gatunek już właściwie takich przygotówek point and click no to jest już na wymarciu praktycznie to te gry to jeszcze pamiętam że jak ja byłem jeszcze dzieckiem nie nastolatkiem no to już mało tych gier wychodziło a co dopiero w tym momencie mhm. raczej zmieniło się to na te symulatory chodzenia gdzie raczej postać kontrolujesz i Wykonujesz gdzieś predefiniowane akcje, ale nie jest to już tak upierdliwe, jak było kiedyś. No tak, rzeczywiście, łatwo było utknąć, ale to taka dygresja. Ale powiedz mi, wracając do tego nadrzędnego naszego tematu, jakie są reakcje graczy? No zakładam, że są różne, że niektórym to się podoba, a niektórym nie. No ale czy jednak środowisko graczy, mówiąc w dużym uproszczeniu, no, źle reaguje na to na przykład wciskanie tej różnorodności, a zwłaszcza w sytuacjach, kiedy zaburzane są linie, tak, fabularne gry przez to, czy jakieś tworzone nieprawdopodobieństwa. Więc to jest moje pierwsze pytanie, jak reaguje środowisko graczy, a drugie, jak reaguje środowisko krytyków, czy to jest podobna reakcja, czy jakoś inaczej te dwa środowiska reagują. I tutaj, tutaj właśnie to jest dobrze skonstruowane pytanie, bo środowisko krytyków Zresztą utarło się w środowisku krytyków. Yy, przepraszam za przekleństwo, ale to jest dosłowny Nie cytat. w porządku, ja nic nie zarabiam Gracz... na tych filmach, yy, więc to. <laughs> Bezpo... nie, nie monetyzowane są, więc. Możesz nie Niemonetyzowane. Nie Dobrze. No to utarło się takie powiedzenie: gracze są kurwa najgorsi. Mhm. Yy, I jest poniekąd w tym takie przełożenie, że gracze na wszelkie takie zmiany dość yy, bym powiedział. Nerwowo reagują. Jest jakby postać tego, że w ramach wyrażanego buntu na przykład wystawione są zera tam na metacritiku. Mhm. Chyba jeden z takich poważniejszych spraw, kiedy wyszło The Last of Us 2, miało ono wiele w sobie kontrowersji i to dosłownie można było wszędzie wcisnąć. 00000000000 000 000 000. Ta gra z, y, chyba tam spadła do jakiejś po prostu oceny 0,6 było takie, po czym by wymuszono na metakrytiku, żeby zupełnie zrewidował sobie to y, jak ocenę. U Graczy rozumiem, I bo może... nie, nie w tym nie w ocenach krytyków, tylko graczy samych, tak? Oczywiście w ocenach graczy, okay, ale to kiedyś okay. była jedna ocena, teraz jest podział. A teraz tak, jest podział. Tak, tak, okay. dobrze, mm -hmm. dobrze myślisz, że, że tak, <laughs> jest zrobiony, zrobiony podział na krytyków, jest zrobiony podział na graczy. Część społeczności myśli, że od recenzentów w ogóle mm. trzeba trzymać taki dystans, że te jakby oceny tytułów są dość mocno podkupione. I ma się na przykład na przykładzie na samego The Last of Us. Gdzie na przykład e, trailery były zmanipulowane. Czyli mamy, ten, e, mamy tą strukturę narracji Bait and Switch, było trochę inaczej przedstawiane na trailerze, kim będziemy kogo będziemy kontrolować, kim będziemy grać, a finalnie dostaliśmy zupełnie coś innego w produkcie, gdzie jedna. E, przepraszam za spoilery, w że wszystkie gry wyszły już jakiś czas temu, więc e, zaznaczamy i, i postaci przewinąć tam proszę. po prostu. U, jak tak, ktoś nie tak. chce usłyszeć, i możesz mówić. Ręka, spoiler. Jedna z głównych, głównych postaci umiera. Kierujemy jakby drugą z tych postaci, po czym dostajemy do sterowania jakby postać zupełnie nową. Mamy perspektywę tego złego. No i oczywiście różne tam jakby fikołki zostały uprawiane, bo sam jakby The Last of Us nie ograłem, więc też nie chcę tutaj każde jakoś wprowadzać w błąd. Natomiast sam stosunek do historii, jako że jestem zapoznany z jedynką i jakie tam były kontrowersje, ponieważ została tam jedna z scenarzystek zwolniona, ona miała zupełnie inny jakby pomysł na tą fabułę natomiast wszystko przejął jakby Neil Druckmann, który uparcie na pewien schemat tego bardzo mi się to w tym momencie nie podobało, bo jak można powiedzieć o kontrowersjach w stosunku do historii, że ludzie byli niezadowoleni. Tak zauważyłem jedną właśnie taką rzecz, że krytycy zaczęli uciekać w takie strony, które już wiem, że jak zwykle pojawia się ten temat, to tak samo jak przy że tak powiem przy filmach, to już wiem, że coś tutaj cuchnie, coś tutaj jest źle. Mhm. Ponieważ czemu? Główna bohaterka jest homoseksualna. Główna zła, z tego co mi się wydaje, jest niebinarna, a na pewno ma dziewczynkę, która się uważa za chłopca jako towarzyszkę przez grę. Na bazie tych osób zbudowano narrację, że gracze nie są niezadowoleni, że otrzymują zły produkt. Oni są niezadowoleni ze względu na właśnie te wątki. A... I mamy tutaj taką piękną tarczę, no że ta... mamy po prostu, wykorzystujemy to wszystko, żeby powiedzieć... Że Asek asekuracyjna, to nie, tak... inkluzywność może asekuracyjną a sekuracyjną a sekuracyjną rolę odejmie. Trzeba dbaj, powiedzieć, tak. że to są seksiści i tak dalej. I oczywiście zawsze znajdą się jakieś takie komentarze, nawet pamiętam, że jeden kolega mi opowiadał, że no to, to jest na pewno złe, ponieważ ktoś napisał na przykład, że on sobie nie życzy takich wątków w grze, którą on grał i że to jest już typowy seksizm i tak dalej. A według mnie, jak ja mogę z jakiegokolwiek powodu wystawić ocenę zero, mm -hmm. tak samo jak nie muszę kupować jakiegoś produktu w sklepie mleka, jak widzę, że na przykład jest, nie wiem, po terminie, a ktoś je wystawia do sprzedaży, doskonale widzę, że ten produkt nie spełnia moich oczekiwań, więc mogę mu wydać, wydać tą ocenę zero. Są to mniej więcej te strony, w których zacznie iść po prostu gaming w, w następnych latach, jeśli chodzi o właśnie całą tą bazę tych wszystkich zmian i tego, jak rozrasta się w ogóle korporacyjny interes. Ale żeby też nie powiedzieć, że jest to całkowite jakby złe, bo. Jesteśmy też w takiej specyficznej części, że tak powiem, czasów, gdzie na, ma na potęgę remake'owane są stare tytuły, mm -hmm. żeby może właśnie odświeżyć stary, dobry gaming niektórym oso osobom, chociażby tak jak seria Resident Evil, o mówię. Ile, ile ma, ma części Resident Evil aktualnie? Aktualnie to jest, stanęliśmy na ósemce. Dobra, to ja, to ja do dwójki dotarłem moim. No to do... właśnie chciałem to powiedzieć, że mm -hmm. zostały jakby zremake'owane te części mm -hmm. i szkoda, że nie dotarłeś do trójki. Tam właśnie chciałem zaznaczyć, że chociażby niektóre rzeczy się zmieniłem na plus, gdzie Jill Valentine w rezydencie trójce była w jakiś top ubrana, miała jakiś taki biały sweterek i spódniczkę, i tak mniej więcej popylała całą grę. Tak zostało zmienione to w remakeu trójki, gdzie rzeczywiście widać było, że ona należy do takiego elitarnego oddziału Stars, ona przeżyła to piekło i rzeczywiście ubiera się. Jest oczywiście nawiązanie, bo również chodzi jakby w podkoszulku i tak dalej, ale jest jakby o wiele można by powiedzieć bardziej dostosowana do sytuacji, że jednak jest z tego oddziału, więc jest bardziej zakryta, ale można to wytłumaczyć właśnie tym, że. Skoro należy do tego oddziału, to ubiera się również odpowiednio, choć w poprzedni strój również nie był zły, no bo jeśli złapa ją tam epidemia w mieście, a w którym akurat. Nie wiem, była na wakacjach, no to pewnie też by się tak ubrała. Ale Dobrze, idziemy. ale powiedziałeś, że jest rosnąca tendencja do używania tego. No to właśnie chciałem Cię zapytać o Twoje zdanie, no bo ogólnie mamy podział na dwie grupy. Niektórzy twierdzą, że tutaj winny jest marksizm kulturowy, a niektórzy, że winny jest kapitalizm kulturowy. Któ czyli jedni uważają, że tam lewacy tam siedzą, gdy dostali się. Knują i tam podstępne treści ideologiczne umieszczają w tych czy to grach, czy filmach, a drudzy, że to po prostu się w jakiś sposób opłaca sprzedaż takich treści. No i chciałem, ci, chciałem Cię zapytać, w którym timie bardziej grasz? W timie marksistowskim czy w timie kapitalistycznym? Ten temat niestety chyba nie zaspokaja niczyjej takiej ciekawości, bo wydaje mi się, że raz, zależy to od firmy, która nam sprzedaje dany produkt. Dwa, wydaje mi się, że temat, jeśli już pójdziemy typowo w marksizm kulturowy, to temat jest troszkę bardziej złożony. Podam tutaj na najprostszy taki przykład, bo mamy oczywiście twórców gier, gier indie albo różnych, którzy mają crowdfunding, więc fundują im jakby gracze, fundują graczom grę i mamy na przykład twórców Disco Elysium. Którzy mm -hmm. na rozdanie ma nagród. Dziękują Marksowi. To są takie typowe. i majakowskiemu, typowe... majakowskiemu, majakowskiemu jeszcze. <noise> tak, 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 tak. Jest to taki przykład, gdzie ja mogę po prostu od razu wziąć pieczątkę, to jest marksizm kulturowy. Pach, tu już jest po prostu, nie, nie mówimy nic, twórcy bezpośrednio. Dziękuję Marksowi, dziękuję pozamiatane. Mamy tutaj marksizm kulturowy. Natomiast jeśli chodzi o tytuły AAA i większą taką pracę korpo, wydaje mi się, że tutaj raczej chodzi o zysk. Korporacja nie jest bytem, który samodzielnie myśli i tak dalej. Jest to raczej zarząd, który chce, żeby zmaksymalizować zyski. Gra nie musi koniecznie wyjść dobrze, ale mamy tutaj na zasłonę naszych. Właśnie inkluzywnych przyjaciół, którymi możemy odbić, że gracze są tacy, 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 a tacy. E, więc kupujcie nam naszą grę, żeby nie być właśnie seksistowscy, rasistowcy e, czy coś innego. Czyli tak zwany Wieś virtue inny. signaling, dobrze myśleć? Tak, tak. Tak, tak dobrze. dokładnie. Dobrze. To jest taka korupcja. Uczę się jeszcze w mimo, mimo wieku swojego. Dobrze. Dobrze. <laughs> dobrze. Dobrze, dobrze, ale bardzo nawet wolę, wolę spalszczać te nazwy, bo ja może jestem bardziej, bardziej przyzwyczajony po zawodzie, żeby komuś dobrze tłumaczyć. Jest to właśnie ukazanie tej cnoty, której właściwie niekoniecznie mamy. To jest taka postać trochę manipulacji, że chcemy się pokazać od lepszej strony niż właściwie jesteśmy. Tak jak mówię, jeśli korpo nie ma takiej duszy, wydaje mi się, że to jest na zysk. Tak oddaję to osobom, tym takim, nie wiem czy mówić, to tak. Ale niech powiem, że, dosadnie, że to Są pożyteczni idioci, którzy właśnie już będą pakować ten marksizm kulturowy i raczej mm -hmm. oni już w to wierzą. Jeśli chodzi właśnie w ogóle o same, samo takie przedstawienie, no to mamy chociażby tutaj, przy okazji dowiadywania się o w składzie, którym znowu jest masę, masę kontrowersji, to dowiedziałem się chociażby o takiej korporacji jak to jest Sweet Baby. ENC, gdzie jak chociażby otworzy się stronę, to pierwsze co jest about us, to oczywiście, że naszą misją jest lepsze, bardziej empatyczne przedstawienie całej historii, oczywiście bardziej zdywersyfikowane, żeby to po prostu była ta gra czy ten, ten scenariusz gry bardziej angażujący, bardziej zabawny, no tak, tak, tak takie oczywiście brednie mm -hmm. korporacyjne, które można wyczytać praktycznie na stronie każdej korporacji, bo to po prostu w, w każdej zakładce jest, ale tu akurat mam pewność, że działa tutaj marksizm kulturowy, bo patrząc chociażby na tytuły, które Sweet Baby wspomaga, w swoim prowadzeniu. To jest na przykład Alan Wake 2, gdzie pracowali nad postaciami i o tym, jak przedstawić całą tą historię. No i w Alanie Wake'u z dziwnym trafem połowę gry gramy czarną skórą policjantką zamiast naszym głównym bohaterem, mhm. żeby pokazać tą inkluzywność. Ja jeszcze dodam taki suchy fakt, bo ja mhm. mam Alana Wake'a nawet w paru wersjach na komputery osobiste jeszcze nawet pamiętam że mam gdzieś działający kod CD Actionu mhm. i ta policjantka była w oryginale biała więc no, tutaj też trzeba było troszkę przemalować no bo przecież to wiadomo że się tak dzieje widzę tutaj najnowszego gadowłora. tutaj bardzo bardzo było śmiesznie ponieważ twórcy Zrobili tam grubego Tora, no i ludzie mm -hmm. się tak troszkę raczej spodziewali się, że. No kurczę, bardzo by było fajnie przedstawić tak Tora jak w tych filmach, żeby to był umięśniony, piękny facet, a tu wyszedł im po prostu taki no, grubas, mm -hmm. który zresztą z mocnym problemem alkoholowym. I tłumaczyli, że oni chcą zachować jak najwięcej szczegółów z tej mitologii nordyckiej, gdzie rzeczywiście Tor był w stanie tam wypić powiedzmy, że. Cały Całe wiadro tego pitnego miodu, no to jak on inaczej ma wyglądać, skoro był w stanie dokonywać takich czynów? Po czym jedna z postaci, a zmieniono ją tylko, przemalowano na czarną, żeby było właśnie to diversity, nie ma żadnego tego wytłumaczenia, więc mamy zupełnie dwie skrajności, gdzie z jednej strony masz ukazane po prostu yy, tak, jakby wyrwane z mitologii nordycką postać. Po czym wybieramy sobie drugą postać? Nie, ta nie jest tak ważna, to możemy sobie przemalować no, taki tokenizm w czystej postaci, żeby po prostu wypełnić samo to. Ale chyba największym tutaj y, wygranym jest tutaj Spider-Man 2, gdzie tak. dosłownie y, jest napisane, że oni odpowiadali za historię. I historia, jeśli wgłębić się w temat spider mana dwójki, to jest, to jest temat na elaborat, co tutaj się wyprawiało. Na pewno historia jest najsłabszym ogniwem całe, mm. całego tego wywodu. To jakiś taki smaczek same... podaj tutaj, taki, żeby... Znaczy, e, najbardziej smacz... reprezentatywny. Smaczki, to, co się zadziało w Spider-Manie, to jest parę kontrowersji. Musimy tutaj zahaczyć też o pierwszą część. Pierwsza część sprzedała się dość dobrze. W 2018 roku była bardzo przyjemną grą. W którymś momencie, że tak powiem, wyszła wersja remastered na konsolę następnej generacji, czyli PS5 i jednocześnie zadebiutowała na komputery osobiste. Pierwszą jaką kontrowersją w ogóle było to, że jeden z graczy postanowił Flagę LGBT, które tam wisiały mniej więcej w Nowym Jorku, zastąpić flagami Ameryki. I to już był pierwszy taki dzwonek, ponieważ ten mod został usunięty z największego zbiorowiska modów dla graczy. To była pierwsza taka kontrowersja, że nawet wystosowano takie oświadczenie na Nexusie, że my nie popieramy takich rzeczy, żeby homofobicznie czy transfobicznie podchodzić do tematu. Jednocześnie bawi mnie to na tyle, że to jest. Dosłownie nie zostało tam zawarte nic, nic homofobicznego. Zmiana flagi jest <gry> czymś, co ty możesz sobie wprowadzić, przecież to jest opcjonalny mod na komputer. Ktoś ewidentnie czegoś nie chce, więc sobie to zmienia, ale jeśli popiera. Po prostu sobie to zostawi. Nie wgra tego. Została zabrana ta możliwość wyboru. Oczywiście drogimi gami pokątnymi ten mod rozszedł się jak ciepłe łeczki. Mm. Oczywiście zaraz została podpisana narracja. Gracze są najgorsi. A ja jeszcze osobiście powiem, że rzucę to w drugą stronę. Zawsze mnie to niesamowicie bawi, gdy jakiś mod na takiej zasadzie, że z czymś na przykład brokuluje, ponieważ do dodatku do Spidermana zostały na przykład usunięte mody podmawiające murale Black Lives Matter. Mm -hmm. I to jest temat kontrowersyjny dla mnie i według mnie opowiedzenie się tutaj za jedną stronę yy, za jedną stroną barykady już generuje na pewno jakiś ruch, który ludzie nie lubią. Natomiast yy, tam zostało to w ogóle bardzo mocno jakby zaakcentowane. Również zostało to wszystko usunięte. Natomiast wszystkie rozbierane mody, żeby obnażyć kobiece czy męskie postacie, wszystko to zostawia. Aha, czyli możemy uprzedmawiać ciało, mhm. ale jeśli chodzi o preferencje, żeby na przykład jakichś tam symboli nie było, nie, 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 to już jest za dużo. Masz tu okay. sobie, Możesz sobie wgrać moda na rozbieraną postać. Mhm. I teraz idąc do spider mana dwójki, mamy bardzo dużo. Yy, rzeczy, które tutaj nie pykły. Pierwsza rzecz, jaka w ogóle rzuca się w oczy, kiedy zagrasz w Spider-Mana dwójkę i porównasz sobie między jedynką, jest brak policji. I tu już masz ukłon w stronę Black Lives Matter. W pierwszej części yy, nawet yy, tak zabawowo Spider-Man określał się Spider-Cupem, czyli tam Spider-Gliną nawet jeden z usuniętych kostiumów przedstawiał go jako po prostu takiego glinę w czapeczce, gdzie ma takiego wąsa po wypiciu kawki że tak powiem z mlekiem oczywiście finalnie to nie za jakby do produktu nie trafiło, ale widzimy w jaką stronę nam to zmierza policja zła, super bohaterzy, dobrzy więc trzeba to jakby było w tą ugryźć nie rozumiem czemu nie interweniowała policja, tym bardziej, że w pierwszej części było oczywiście to również tam poruszane że już tak sytuacja w mieście była napięta, że została tam wprowadzona specjalna grupa najemników, która tam pacyfikowała to miasto. Natomiast w drugiej części masz osoby, które są myśliwymi. Tak, tak się nazywa, ta, ta grupa jest po prostu y, pod przewodnictwem Krajwena, The Huntera, więc samego tego myśliwego, ale policja nic z tym nie robi. No, a przynajmniej gra, nie daje nam zupełnie żadnego jakby pola do popisu, żeby sobie w ogóle o jakiejś policji pomyśleć. No, przecież mamy superbohaterów, no ale to, to, to super bohaterowie muszą y, wykonywać wszystko. To, to, to taka pierwsza rzecz, która już się rzuca w oczy. Druga rzecz, jaka y, rzuca się tutaj w oczy, y, to jest to, że. Do drugiej gry przeszły chociażby takie opcje skradane, które były powszechnie nienawidzone w pierwszej części, gdzie dostajemy bohatera bez mocy, on się skrada, przekrada pomiędzy tymi złoczynicami. No i musi wykonać te rzeczy. W drugiej części podkręcono to na Maksa. Jest tam postać Mary Jane, którą na pewno kojarzysz, jeśli chociażby kojarzy się komiksy z pająkiem, tą, którą zwykle wybierał Peter Parker, była Mary Jane. I w Mary Jane w tym tytule. Jest podkręcona do granic możliwości. Wytłumaczone jest to mniej więcej tak, że ona się szkoliła tam z Silver Sable, ona jest tam mm -hmm. super jakimś najemnikiem, ona dostała jakieś tak powszechne możliwości, żeby, żeby po prostu się bronić i po prostu to wykorzystuje. Ale dochodzimy w którymś momencie fabuły do takiego kuriozum, że przeciwników, który Spider-Man mając supermoce musi. Dość mocno bym powiedział, okładać, którzy są dla niego wyzwaniem. Mm -hmm. Szczególnie w, i jak iluś się na niego rzuca, to on ma problem. Tak Mary Jane dostaje pistolet, który pacyfikuje ich trzy strzały. Mm -hmm. Jak możesz dosłownie dać to Spidermanowi i on zrobi z tego 10 razy lepszy użytek, ale musi być na siłę pokazanie tego Woman, woman Power. Nawet jest takie takie szoty, kiedy Mary Jane przemienia się w jednego, że tak powiem z obcych, żeby jakby zyskała dodatkowe moce. No to taki jest oczywiście segment gry. W którym opowiada, wrzuca Peterowi, że jak to ona cierpi, że ona jest dziewczyną superbohatera, że ona musi utrzymywać rodzinę, bo superbohaterzy nie chodzi do normalnej pracy, nie zarabia pieniędzy. To jest taki feministyczny trochę bełt, natomiast mi się na przykład bardzo podobał, bo szczerze powiedziawszy, to, to jest prawda, ale jak zawieszisz sobie granicę niewiary, jak to wygląda w tym superbohaterskim świecie, no to ona jakby nie ma racji, że ona utrzymuje na barkach. To jednak Peter dźwiga ten ciężar, no, w końcu jest. To, to jeden z najbardziej popularnych superbohaterów, gdzie z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność i mimo prostoty to są bardzo mądre słowa i można stosować je normalnie w życiu, po czym przychodzi Ci Mary Jane i opowiada ci, że nie, to jest jej ciężko, ponieważ musi utrzymać dom. <gry> No właśnie, bo tutaj mówisz, że przy Spider-Man'ie dwójce i jeszcze przy paru tytułach palce maczała ta firma Sweet Baby Incorporated i rozumiem Ci, te firmy dają im grę po to, żeby czy tam w trakcie tworzenia, nie wiem, scenariusza na przykład, żeby oni tam wprowadzali Dokładnie. odpowiednie elementy, które by były inkluzywne i tak dalej. Ale, Dokładnie. Tak, ale właśnie, właśnie często się przewija jeszcze w, e, oprócz tego Sweet Baby Incorporated, że się przewijają takie dwie nazwy: e, BlackRock i Vanguard. Tutaj jest temat o wiele szerszy. I jak sprawdzając ich stronę, to no oczywiście e, ja tutaj sobie mam przygotowane, że oczywiście ich filozofia polega na tym, żeby e, jak najbardziej było tu diversity, equality, inclusion. Czyli wszystkie takie typowe korporacyjne jakby zagrywki, mhm. jeśli chodzi o to wszystko. Natomiast oni nie tylko wpływają na gaming i bardzo bym chciał tutaj uniknąć jakichś takich teorii spiskowych, mhm. bo każdy kto ma czas na pewno może sobie obejrzeć dokumenty. Natomiast są to firmy mające potężne, potężne udziały w różnych rynkach. Jeśli chodzi o BlackRocka, to choć on ma na przykład udziały w Apple, w Microsoft'cie, Microsoft to jest potężny, że tak powiem, gigant. No, właściciel Xboxa, w tym momencie yy, przejęli oni Activision, Blizzard, więc y, masę studiów mają pod sobą, mm -hmm. więc to jest na pewno firma, która jest w stanie, że tak powiem, wpływać na przekaz, mm -hmm. na to, co znajduje się w grach, ale biorąc pod uwagę, w ile, w ilu mają y, procentowy udział, który tam. Wiem, że według tam dokumentów oni takie mają inwestycje akcyjne, że tam nie schodzą powyżej 10% udziałów, ale w jakiejś każdej tej firmie ileś, ileś tam, ileś to oczywiście mm. tych udziałów. Można powiedzieć, że oni nie tylko muszą wpływać na gaming i dlatego jest to tak o tyle szeroki temat, jak Sweet Baby jest typową grą, boże, firmą, która zajmuje się gamingiem. Tak BlackRock czy Vanguard, oni mogą wpływać i na strukturę filmową, i mm -hmm, na książki, mm -hmm. bo na 100% zna, mają oni tam e, swoich ludzi, gdzieś mają ten udział, więc cały ten przekaz mogą sobie dowolnie po prostu pod siebie robić, mając po prostu e, możliwości i finansowe, i zakres taki akcyjny. I będąc udziałowcami e, tych podmiotów, dużych. dokładnie. Aha. Więc można wy, może, mogą wywierać po prostu pewien wpływ na e, całą tą strukturę. Okej, okay. a dlaczego Twoim zdaniem oni w ogóle to robią? Czym się tutaj kierują? Czy to jest typowo ideowe, czy, czy jednak liczą na to, że wierzą w to, że to potęguje zyski? A czy tutaj, właśnie, wydaje mi się, że yy raczej. Sama korporacja stawia na to, żeby maksymalizować zysk. Mhm. Natomiast wykorzystują na pewno osoby, które w to wierzą. Bo ja jestem też takiego zdania yy, i to, to jest oczywiście moje zdanie, z którym nie trzeba się zgodzić. Wydaje mi się, że osoby, które po prostu yy, zajmują się stricte zaszczepianiem tych idei, muszą w nie wierzyć, żeby to było powiedzmy tam skuteczne. Czy to jest skuteczne naprawdę? Mhm. No to już różnie z tego wy wypada. Tak jak ci mówiłem o, yy, o tym, że raczej gracze buntują się na różne takie zmiany, i mam jeszcze parę e, oczywiście przykładów, które może nie będą jakieś bardzo chronologiczne, też zahaczając do tego Spidermana, tak jak Ci wysyłałem, zmiana całego języka hiszpańskiego, e, chociażby, żeby był bardziej inkluzywny, więc zrobili formy bezosobowe, mimo że hiszpański, tak jak polski, e, mocno, że tak powiem, przebija się to, że na przykład e, mówimy, że ty, ta, to. Więc mamy te zaimki już wprasowane. Nie możemy powiedzieć tak jak w angielskim, że to jest to i. I ktoś hmm. jest po prostu ono. Okay, tego okay. po prostu nie. Zresztą pokazywałem ci ten przykład tego głównego entomologu. Głównenu entomologu. Ja tu protestuję. Tu, tak. tak, poprawiłem. Tak, tak, tak. Ja już się nauczyłem. Dobrze. Tak, to... Ale słuchaj, nim jeszcze tak. powiesz o tych przykładach to, yy, i tym, czy rzeczywiście to przynosi zysk, to tak się chciałem podzielić, bo kiedyś ten, przyglądałem się temu tematowi i też Państwu tutaj link. Do mojego artykułu zamieszczę w opisie. Ponad pół roku temu pisałem taki artykuł dla Nowego Ładu, w którym rzeczywiście sprawdzałem, na ile te polityki diversity, equity, inclusion wpływają pozytywnie na wyniki w biznesie. No i taka szkoła Westminster Business School w Wielkiej Brytanii wykonała takie, taką metaanalizę badań dotyczących właśnie zastosowania tej polityki diversity, to było na zlecenie rządu brytyjskiego. No i wyniki, tak w maksymalnym stopniu je tutaj konsoliduję w tym zdaniu, wyszło z tego tyle, że nie ma dowodów na to, żeby stosowanie polityki diversity wpływało pozytywnie na dochód firmy czy na zyski osiągane przez biznes. Natomiast są dowody, że narzucane siłą te. Polityki mają negatywny wpływ. To wynika z tego badania. Oczywiście pewne elementy, na przykład mamy taki zespół, prawda, pracowniczy, no i wprowadzamy tam politykę, właśnie diversity. Bierzemy trochę pracowników z takiej mniejszości etnicznej, trochę z takiej, trochę rdzennych i tak dalej, mieszamy to. No i tak przykładowo są jakieś plusy, bo okazuje się, że taka grupa często jest bardziej pomysłowa. Ale z drugiej strony jest to bardziej konfliktogenne i gorzej się koncentrują wokół celu. Ja mam takie wytłumaczenie, które chyba rzadko się podnosi. że Wydaje mi się, że w pewnym sensie, ale to takie z systemowego punktu widzenia, mi się trochę wydaje, że kapitalizm, no, ten współczesny, nowoczesny, właśnie taki mobilny, gdzie wszyscy się ze wszystkimi mieszają, grozi jednak rozpętywaniem się różnych konfliktów, po prostu ze względu na to przemieszanie kulturowo-narodowo-etniczno-rasowe, i potrzebne są takie bezpieczniki propagandowe, które miałyby rozładowywać te konflikty poprzez właśnie pokazywanie. Że wszyscy tutaj razem możemy współpracować, raz, razem możemy y, żyć. Więc y, ja bym tutaj y, takiej systemowej funkcji tej inkluzji właśnie w tym się dopatrywał. W rozładowywaniu pewnych y, napięć, które. Mogą wybuchnąć w społeczeństwie. Tylko pytanie, czy robienie tego w taki sposób, e, taką metodą sztuczną i siermiężną, no jeszcze tylko dodatkowo ludzi nie wkurza. E, ogólnie jeśli chodzi o zysk, taki zysk, zysk. Patrzę na tą sprawę troszkę szerszym okiem, bo ja widzę raczej w tym, że Diversity działa troszkę jako taka tarcza, dzięki której inwestorzy inwestują w dany tytuł i firma może sobie dzięki temu, tak jak w Chinach, ten Social Credit nabić. Był rok 2015, wyszedł chociażby Wiedźmin 3. Ja w ogóle bardzo polecam się zapoznać z tą historią. Tam CD Projekt fenomenalnie wprowadził jedną z postaci która była po prostu homoseksualna. W ogóle nie musisz podnosić tego wątku. Tam jednym z jednym po prostu zadaniu idziesz do myśliwego, który tam macie opowiedzieć o stworze. I ogólnie on mieszka na uboczu. Jeśli nie pociągniesz tej rozmowy, w ogóle się tego nie dowiesz, ale on został jakby potraktowany jako odmieniec, został wyrzucony z wioski. Został wyrzucony z wioski za, właśnie jakby swój homoseksualizm. On tam bodajże kochał się z jakimś tam szlachcicem. No, ten szlachcic później popełnił samobójstwo. Powiedzmy, że w ramach świata przedstawionego było to zrobione fenomenalnie. Ale i tak, nikomu to nie pasowało. Jeśli przeczytasz sobie artykuły na temat Wiedźmina trzy aktywistów, no to tam było za mało osób, czarnoskórych i tak dalej. I kiedy mamy parę lat później, wychodzi Cyberpunk 2077, zupełnie jakby backlash jest ze strony graczy, ponieważ gra jest niedopracowana. I co robi w tym momencie CD Projekt Red? Ano. Mm -hmm natychmiast dołącza do granu, do grona mecenasów LGBT na, na przykład fi, na festiwalu filmowym albo mm. przy współpracy z osobami LGBT jakąś książkę przeciwko transfobii wypuszcza to chociażby można prześledzić po ich Facebooku powiem więcej zaczynając współpracować z sektorem trzecim czyli właśnie takimi jakimiś osobami które współpracują w tym właśnie Całym tym diversity. Otwiera chociażby program, stypendium, że dziewczyny w grze, gdzie masz de develop, jakby uczysz dziewczyny developmentu gier, ale jest to ograniczone tylko do kobiet. Mhm. Więc wpisuje się w cały jakby ten segment progresywizmu. Dlatego twierdzę, że jest to wprowadzane, ale nie na takiej zasadzie, żeby przynieść rzeczywisty jakiś taki zysk, bo z tym, że jest wprowadzane i daje to odpór, bo jest to wprowadzone na siłę, bo gracze to widzą. Kończąc całą tą myśl, myślę, że to w późniejszych takich właśnie etapach gra nam nie wyszła Coś się spieprzyło, przewaliliśmy budżet gry nie na grę, a na, na przykład na promocję. Ta mm -hmm. gra jest po prostu albo krapem, albo jest niedopracowana. Mamy tutaj taką tarczkę, którą, dzięki której możemy powiedzieć inwestorom: popatrzcie, jak my dbamy. Popatrzmy, popatrzcie na tą naszą cnotę i dajcie teraz pieniążki, bo my tak wspieramy te mniejszości, że czytam tak robimy te diversity, że wszystko jest jakby cacy, to gracze się nie znają, my jesteśmy ci dobrzy, więc... Taka, taka moja w tym wszystkim okay. jest czyli, czyli paradoksalnie trzeba słuchać tej krytyki ze strony tej radykalnej lewicy, która krytykuje właśnie tęczowy kapitalizm i tego typu zabiegi, ponieważ są one uskuteczniane po to, żeby jeszcze lepiej tam dymać konsumenta, powiedzmy sobie, czy odbiorcę. No tak myślę, że I tak albo usprawiedliwiać jest. nimi jakieś tam swoje słabe myślę, wyniki. Myślę, po prostu... Po prostu jest to właśnie działanie dwojakie, że raczej idzie to od góry z chęcią po prostu tego zysku bądź ewentualnie niegenerowania yy, strat, natomiast oddolnie to już są ci pożyteczni, idioci, którzy wierzą w to, co robią, oni będą wprowadzać tą inkluzywność, na chwałę swoją, nie patrząc na to, czy yy, jaka jest grupa docelowa, ważne, żeby po prostu się to, yy, się to po prostu sprzedało. Czyli ogólnie, tak jak w, kiedyś w Rosji, mogłoś, po prostu kapitaliści sprzedają sznur, na którym te lewicowcy <grywki> chcą ich powiesić w pewnym sensie, można powiedzieć. Dokładnie. Tak, zmierzając do, do końca rozmowy, u, uważasz, że, uważasz, że w pewnym momencie nastąpi odejście od tego i że ta jakaś, jakiś ten opór graczy jednak wymusi odejście od tego typu praktyk, czy wręcz przeciwnie, zostaną. Nowe pokolenie graczy wyrośnie w tym i będzie uznawało to za absolutną normę. Wydaje mi się, że gaming idzie po prostu w taką stronę, że cała wartość rynku gamingowego zaraz ci powiem ile obstawiasz, że w ogóle jest warte? w tym momencie gaming. Znaczy, nie wiem, słyszałem, że podobno przebił jakiś czas temu już y, f, przemysł filmowy, ale co do liczb nie będę zgadywał. Dobra, to ja ci powiem tak. Przemysł filmowy w 2018 roku to było 42 miliardy mhm. y, dolarów. Y, Przemysł gamingowy przerósł wtedy, w 2018, o 2 miliardy. Yy, przemysł filmowy. I jak przemysł filmowy mniej więcej ma tą stabilną pozycję, tam yy, trochę ucierpiał, bo była pandemia. Yy, tak, przemysł growy w tym momencie, w 2023 roku, to jest 187,7 mm -hmm. miliarda mm -hmm. dolarów. Ten to jest nieprawdopodobny skok, jeśli chodzi o pieniądze i wydaje mi się, że raczej będziemy iść w stronę tego jak układa się polityka, jak układają się filmy, jak wszystko raczej pójdziemy w tą stronę lewą. Będziemy w nią na 100% skręcać. Natomiast nie wróżę czegoś takiego, że yy, firmy nagle się od tego odbiją. Wydaje mi się że raczej będą one podążały za maksymalnie bezpiecznymi grami, gdzie musi być jakaś ta reprezentacja. Wydaje mi się, że jeśli już miałoby to jakkolwiek zelżeć, to będzie to w postaci takich tokenów czyli wprowadźmy po prostu bezpłciowe postacie, takie, 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 żeby byłaby jakakolwiek reprezentacja ale to jest, tak bym powiedział, że to jest dla mnie optymistycznie rzecz biorąc. Natomiast wydaje mi się, że. Raczej będziemy musieli się pogodzić, że pójdziemy po prostu w tą lewą stronę i będzie tego coraz więcej. Natomiast gracze mają pewne wyjście, bo my, jako, jako platformę, chociażby platforma Steam, gdzie wychodzą dziesiątki. Tytułów rączki, nie, przepraszam, dziesiątki. Dziesiątki ty, raczej to chyba tysięcy. Choć znowu mogę się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to taka będzie liczba, bo każdy praktycznie może na SteamA stawić swoją grę. Myślę, że jako gracze będziemy musieli trochę, że tak powiem, dojrzeć w tą stronę, że nie będziemy wybierać produktów mhm. wielkich korporacji, tylko raczej będziemy skręcać w stronę tytułów mniejszych, gdzie nie ma nacisku na te wszystkie rzeczy, gdzie studio. Yy, może się postarać. Oczywiście, możemy też. Tak zwana na świadomość lewizu. konsumencka i budowanie tak. równoległego obiegu, nazwijmy. Myślę, to. że gracze budują sobie tą świadomość mhm. konsumencką, chociażby przez to, jak e, dużo twórców różne krytyczne myślenia przedstawia, e, chociażby i. O pro, y, takich produktach, właśnie y, typowo korporacyjnych, gdzie już schodząc właściwie ca całkowicie z tematu y, diversity, to chociażby dopracowanie tych gier y, stawia wiele do życzenia, gdzie kiedyś musisz mieć ten cardigan, czy miałeś tą płytę, wkładałeś do napędu i y, ta gra miała działać, bo mm -hmm. jak nie, no to, mm -hmm. to nikt ci nie kupi tego tytułu. Dzisiaj możemy dociągnąć łatkę z internetu no właśnie, gry są właśnie. po dwa lata naprawiane to jest też taka rzecz, która toczy ten gaming, więc wydaje mi się że im bardziej gracze będą świadomi i zbuduje się ta świadomość, ten gaming się wtedy naprostuje, będą te gry które rzeczywiście stawiają na gameplay stawiają na warstwę popularną i gdzie wszystko będzie miało ręce i nogi i będą te gry właśnie o całym tym przekazie i wydaje mi się, że patrząc po chociażby, ile powstaje filmów na temat kontrowersji i tego, jak, jak wypełniane są, że tak powiem, te tytuły, jak przemycana jest ta cała, można powiedzieć, że ideologia, bo to jest ideologia. Świadomość graczy się po prostu podniesie i nie będziemy tego wybierać. Tak jak ze wszystkim. Filmy te, też zaliczają klapy za klapą, a mimo wszystko powstają. Będziemy hmm. obserwować. No tak, bo w ten nie sposób powiem, tworzymy że, popyt, prawda? No tak samo powstał popyt dokładnie. na media społecznościowe, um, tak powiem, wolne od jakiejś tam cenzury, no i nie no Mask się pojawił, Żeby prawda? Się filmy na przykład nie cenzurować. Tak, się pojawił się jakiś mask, który chce wykorzystać to też jakoś. Cieszę się, że wybrzmiał jakiś tutaj, właśnie pozytywny e, akcent na koniec. Jeszcze chciałem Cię zapytać, czy e, chciałbyś coś dopowiedzieć do naszym widzom, a, co jeszcze nie padło, czego, a, a co chciałbyś wykorzystać ten swój czas antenowy? I chciałbym powiedzieć, że po prostu, jeśli wybieramy jakikolwiek tytuł, i chcemy go sobie ograć, to miejmy po prostu świadomość tego wszystkiego, co z niego się jakby wywodzi. Czyli nie kupujmy przede wszystkim kota w worku, wystrzegajmy się jakby kupowania produktów właśnie od firm, jeśli nie leży to zgody z naszymi przekonaniami, albo miejmy chociaż świadomość, że jeśli kupujemy dany produkt, to możemy... Właśnie przekazać pieniądze na jakąś taką tanią propagandę. Mhm. I żeby zerknąć sobie na tytuły Indie, może nie AAA, a AAA, a, gdzie chociażby mamy jakieś takie tytuły jak Lies of Pi, gdzie jest przedstawiona historia Pinokia w takim krzywym zwierciadle. Na, oczywiście na motywach, bo to nie jest bezpośrednie przełożenie, ale z zachowaniem jakichś kluczowych postaci, ale w zupełnie jakby innym świetle, żebyśmy po prostu do tego sobie dobierali, a jeśli nie chcemy, no to chociażby można sprawdzić u streamera. Nie, nie mówię u mnie, nie, 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 chcę, nie jestem aż taki bezczelny, żeby od razu powiedzieć, że u mnie jakieś gry sprawdzać, ale można sobie wejść. Dzisiaj jest internet tak dostępny, ty, przesycony tymi treściami, że można u dowolnej osoby sprawdzić dany tytuł, czy rzeczywiście on spełnia jakieś nasze wymagania, po czym po prostu, jeśli nam się spodoba, to wtedy sobie sami go już ogramy w własnym zakresie. Stanowczo jesteś za skromny, więc ja tutaj bezczelnie polecę Twój kanał, żeby sprawdzić jakie tam gry polecasz i też się tym sugerować przy zakupie bardzo Ci dziękuję za wizytę u mnie tutaj w, na kanale mam nadzieję, że, że się tutaj i Ty dobrze bawiłeś i, i Państwo dziękuję Ci również za przygotowanie no i doedukowanie mnie z tego co się aktualnie dzieje w świecie gier komputerowych dziękuję również za zaproszenie i teraz ja bezczelnie, że tak powiem, jeśli, może ja tak powiem, odnośnie do wielkiej takiej ludności. Jestem, uważam się za małego streamera. Niekoniecznie jakby osobę, którą jest aż tak bardzo opiniotwórcza. Raczej staram się to wszystko brać na taki fan, bo robię to hobbystycznie, zawodowo zupełnie czym innym się zajmuję. Więc jeśli ktoś miałby jakiś ciekawy temat dla ciebie, to podsyłajcie, bo Ludwik naprawdę nie ma żadnego problemu, że jesteście osobą z ulicy. Przyjdzie, pogada <gadza> <gadza> z wami, poświęci czas, więc ja przynajmniej zacząłem od tego, że zaproponowałem temat o fajno-katolikach i jestem z tego powodu dumny i zadowolony. <gadza> <gadza> pewnie, pewnie wspieramy drugi obieg, więc jak najbardziej dziękuję ci za wizytę i do następnego spotkania. Dzięki. you <laughs>